Dzień dobry. W poprzednim razem przeczytałem fragment z Dziejów Apostolskich 2 rozdziału, wiersz 42 i krótko powiedziałem o tym, jakim fundamentem i jaką wartością jest dla nas Słowo Boże i głoszenie Słowa Bożego. Pozwólcie, że dzisiaj ponownie przez kilka chwil chciałbym się zastanowić nad jedną z wartości wymienionych w tym fragmencie. I trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, w łamaniu chleba, i w modlitwach. Dzisiaj, choć może nie jest to po kolei, chciałbym, byśmy zastanowili się przez chwilę, czy rzeczywiście dla Kościoła, dla naszego Kościoła, modlitwa jest aż tak ważną wartością i aż tak fundamentalną wartością. Bo jeśli coś ma dla nas tak wielką wartość, to znaczy, że będziemy to pielęgnować i świadomie, a także i nieświadomie, będziemy czynić coś, żeby to wszystko, co jest naszą wartością, budować. Gdy w pierwszym kościele wyznaczano diakonów do posługiwania przy stołach dla wdów, apostoł Piotr i inni apostołowie powiedzieli tak: nie jest rzeczą dobrą, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże i modlitwę i posługiwali przy stołach. My więc będziemy dbać o Słowo Boże i modlitwę, a inni niech zajmą się posługiwaniem przy stołach. Stąd rodzi się pytanie, czy rytm naszego życia kościelnego, zborowego służy temu, aby Kościół pielęgnował modlitwę. Ale także warto by się zastanowić, czemu ma służyć modlitwa. Bo z jednej strony modlitwa ma służyć oczywiście uwielbieniu Boga, ale modlitwa musi też służyć duchowemu bojowi, duchowej walce, by zwyciężać świat i by wykonać nasze zadanie, z którym nas Bóg tutaj zostawił. Tak się zastanawiam, jak uważacie? Czy Kościół Jezusa Chrystusa wystarczająco się modli? Czy może koncertuje? Jeszcze jedno chciałbym pytanie zadać. Czy wierni, wierzący ludzie, ci, którzy uczynili Jezusa Chrystusa swoim Panem, modlą się wystarczająco? Czy wystarczająco uwielbiamy Boga i czy wystarczająco dużo wstawiamy się? Bo jeśli prawdą jest to, że nasz duchowy bój toczymy najpierw w sferze duchowej, w modlitwie, jeśli prawdą jest to, że nasze uwielbienie powoduje zmianę w duchowej rzeczywistości, to chcę zapytać, czy Kościół Jezusa Chrystusa dzisiaj wystarczająco dużo miejsca temu poświęca. Jestem przekonany, że uwielbienie w naszym Kościele kwitnie. Jeżdżę, co tydzień jestem przynajmniej w jednym innym zborze. I widzę, że uwielbienie kwitnie. Widzę, że ludzie chętnie uwielbiają Pana, uwielbiają Boga dzięki muzyce, wyznając Go. Nie mam pojęcia, jak to jest z modlitwą wstawienniczą. Nie mogę wyciągać żadnych wniosków, ani pozytywnych, ani negatywnych. Ale chciałbym zapytać, czy wystarczająco dużo się modlimy? Czy wystarczająco dużo modlimy się o nasze domy, o nasze zbory, o nasze miasta i o nasz kraj? Sprawa jest niezwykle ważna, bo jeśli modlitwa jest niesłychaną wartością, którą chcemy pielęgnować, to będziemy wokół tej wartości organizować spotkania, będziemy tak nasze życie kościelne organizować, byśmy wiele czasu mogli poświęcić na modlitwę. Bo tam zaczynamy zwyciężać. Jest taki przykład w Dziejach Apostolskich, kiedy Kościół był prześladowany i pierwsza rzecz, jaką zrobili apostołowie i wszyscy wierzący, to było oddanie się modlitwie i zaczęli wołać do Boga. Zaczęli wyznawać chwałę Bożą, ale także mówili: Boże, widzisz, na jakie problemy natrafiamy. Daj nam zmianę, pozwól nam ewangelizować. Nie pozwól, żeby Kościół pod wpływem prześladowań ugiął się i przestał to czynić. Wierzę, że naszą wartością, naszą bardzo głęboką wartością jest to, że będziemy się modlić. Że nasz duchowy bój będziemy toczyli właśnie najpierw w modlitwie, a potem dopiero będziemy zajmowali się innymi rzeczami. Jeśli byśmy porzucili tę wartość, jaką jest oddanie się modlitwie, szukanie Boga,
jeśli byśmy porzucili tę wartość, którą wiem, że pielęgnujemy, a jaką jest uwielbienie naszego Pana. Jeśli byśmy porzucili wartość modlitwy wstawienniczej, toczenia tego duchowego boju, może nawet i w poście, to moje pytanie jest, czy rzeczywiście będziemy zdolni, żeby zwyciężyć, żeby dokonać swojego dzieła. Kościół Jezusa Chrystusa, a ja dzisiaj mogę powiedzieć Kościół Zielonoświątkowy, niech będzie Kościołem, o którym wszyscy powiedzą, oni to się dużo modlą. Tak, nasz dom, dom, jakim jest Kościół Zielonoświątkowy, niech będzie nazwany prawdziwie domem modlitwy. Nie z przypadku, nie przy okazji, ale systemowo, w sposób planowy. Bądźmy domem modlitwy. I tym życzeniem Was żegnam i zapraszam na następne spotkanie. Do zobaczenia.